Dzień dobry, witajcie. Jest to gra, moi drodzy, od Shift Up. Podobno gra, gdzie można grać tylko jedną ręką, lewą. I to podobno wystarcza. Stellar Blade. Gra w wersji demo na PlayStation 5. Nie kupiłem tej gry, bo ona kosztuje 340 zł. Ale zagram w demo i widziałem trailery oraz krótki gameplay. Jest to chyba jedna z tych prób połączenia ludologicznych gier Souls-like'owych z... Ajajaja. Zobaczymy. Odpalmy. Tryb fabularny normalny. A ja będę przekąski tutaj sobie wcinał. Suszony indyk. Oho. Their objective is the capture or dispatchment of the Elder Nativa. Pods entering atmosphere. One minute until threshold is reached. The threshold has been surpassed. Activating shield. Ale dymy. O co tu chodzi? Zjamak jest szefem od 29 miesięcy. Uśmiechnij się, abyś. Siemak, witam. Pod landing complete. Removing physical shield. Opening hatch. The hatch. Come on. Come on. O kurwa. Poważna sprawa, moi drodzy. Poważne działo. Co to za gry? To jest ludologia dopiero. This way to the bonding. You take the left. I'll take care of this side. Chodź. Thank you.
see you still have your combat senses. Chodź, combat senses, moi drodzy. The rendezvous point is at 2 o'clock, 400 meters in front of us. That was close. Come here. Careful of your jump. Potwór. O! Demogorgon. Czy ja go się tam? Watch out! It's an unlisted nativa. I'll handle this one. Ale wlazła na niego, pa. Tak o. Watch out! There's more. Łapczul! Łeb mu upięła. Tak o. Great, let's go. Ty, ona ten miecz ma jako spinka do włosów i ona go wyciąga. Are you all right, Eve? My body frame. Take this. It's first aid. Thank you. There's more of them. Dawaj. Eve, this way. Idziemy dalej. Muza gra. Emocje, początek, niczym w jakimś musicalu. Du 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 du. O kurwa, jak rusza, ekranem rusza. Jeps. Oj, było, było. This isn't looking good. Let's go. O kurwa, ale ma nabrzmiałe jaja. Is that an alpha nativa? Let's join them. Nie pasuje ten angielski. No. No. The squad's life signs. We're the only two left. Eve. Eve, pull yourself together. Listen to me. We haven't completed our mission. Now it's just up to us to see this mission through. Understand?
Eve, are you ready? Nie mogę zmienić. Muszę potiona wziąć. Zobaczyć, jaki jest system blokowania. W sensie ja blokuję tu, ale muszę uniki robić. Kurwa. Ale go zarżnęły. It wasn't an alpha, but it was a strong one. You fought well, even better than during training. You were all together, but then the damage to your body frame is serious. We have to find the supply camp. Wait, Eve. I hear something. Eve! No i koniec gry. Eve, are you all right? O, przyleciał kruk. Noc kruka. Alfa Netima. Ale fajne potwory, nie? Takie azjatyckie, popieprzone. Czul, ręka ucięta. Aha. Szkoda baby, bo fajna była. Przydatna.
It's quiet. Still, make sure to stay cautious. It's where the Alpha and Atiba is. Patrz, jaki gigaczot. Now, get ready. I'll be supporting with the drone. On będzie mi pomagał dronem. Oho! No to lecimy. Ciul, co ona ma za racicę? So this must be Ador 7. Yes. This was the final battlefield of civilization. It was also known as a truly colossal city. Something is falling from the sky. A strange sensation. This must be Earth's rain. We can admire the scenery later. We have a job to do here. The terrain data's changed recently. Mommy? Torba. Umiejętności, o. Ty. Normalny rozwój tego. Ale te włosy mają dziwną fizykę, patrzcie. One tutaj zajebiście się zachowują. Patrzcie, jak ją oplatają te włosy, widzicie to? Ale jak ona zacznie biec, to zobaczcie, jak one sztywno, taki kok lata sztywny, widzicie? Falling debris. Be carefully. W opcjach je można skrócić? Drgania kamery trochę mniej. Ale optymalizacja zdupiona, dobra. Małe FPS-ów. It's a crustacean type enemy. They're common around here. All right. Area is clear. No i teraz ten kocyk lepiej się zauwuje. Zobaczcie, jak te włosy teraz biegają, skaczą, nie? Ależ to chodzi, te włosy. Zobaczcie, jak dobrze te włosy wyglądają. Ale świetnie te włosy, naprawdę, to jest fizyka dobra. I Pałac Kultury w tle, o. Killed in the final war.
There's an encrypted code in the memory stick. It's a security code, a type of entry permit. Try entering the code. Co, zły był? The building's collapsing. It's because of the city's unstable terrain. You'll get used to it soon. Obozy to miejsca, w którym możesz zapisać swoje postępy i odpocząć. Czyli to są ogniska. Aktywuj ognisko. Nic nie kupuję. Odetchnij. Oho! Tam ma jakieś flashbacki z Wietnamu. A, czyli ten Fagas nas uratował. What's wrong? It's nothing. From here on, you have to stay alert, Eve. Ty, ale ona się, ta gra nie prezentuje jak jakaś taka koreańska gra, która się jakby nie będzie przystępna dla Europejczyka, nie? A oni chcą, żebyśmy upgrade'y jakieś zrobili. Następny utwór, pokaż, muzyczka. O, to taka gra, jedna z wielu, gdzie będzie muzyka ważna i będzie w tle lecieć i ty sobie będziesz sam tą muzykę robić, a nie gra będzie ci podpowiadać. Dobra. Aha, on mi wręcz każe zrobić. Dobra, on mi wręcz każe zrobić coś. Upgrade jakiś tu. Perfekcyjny unik. Przetestujmy ten unik. Patrz.
Chłodnica jeszcze. Pa, my summer car. Dobra, idziemy dalej. Abe, be careful. You see the rapids below. If you fall, it's over. Uważaj, uważaj, dziewczyno. Oj, uważaj. Ła. Ale przysiadł. Zero mikstury mam. Dobra. Idziemy dalej. Tu jest jakaś skrzynka. Aha. Dobra, wiem. Tym się podnosi. Dobra. Nie podnosiłem tego po prostu. To są pieniądze. Zobaczmy, jak to wygląda. No, mogło być lepiej z tym. Tak po prostu się odbija od głowy jej. Skanowanie. Are other cities in a similar state? By comparison, this city is looking pretty good. Niklaus od widza na mieście za 150 zł, to spoko, nie? A co, robił live'a IRL, czy co? A, na Twitterze. Fusion cell? It's a high energy compression battery. Thanks to that, Earth's night isn't dark yet. Oh, it's the previous generation of the Infinity cell. Be sure to keep that. It's very valuable.
ale ludologiczna gra, jak ją oceniacie? Ale muza się zaczęła. Dajmy głośniej muzę, bo to taka... Tu może być dobre to. Elitka jakaś. Ale nie mam już jak się zregenerować. No. Odrodzenie? No, pokonamy go. It's a trap. Jedziemy. Jazda! Jazda! Jazda, biała gwiazda! To jest demko. Wow. Wow. Czerwony atak? Kurwa, nie mam już HP. Muszę go pierwszych dobić.
Nie mam jak zregenerować HP-ka. O kurde, tu był potwór. Uła, no to ciul. I znowu od tego miejsca? Nie, no żart. O kurwa! Dobra. Gdzie tu się idzie? Nie mam. On będzie miał kod. The memory sticks fried. Nie. This way. There are traces of markers left behind by the Legion. Gdzie teraz idziemy? Tu jest potwór, ale do niego nie musimy. Uciekamy stąd, w tą stronę chyba. O, tu. Skąd tu się jakieś ruskie kino wzięło? A. The memory stick still has the security code registered. It also has record of a message log. Scan complete. You have to cross here. Do you see the ladder behind me? Dobra, mamy pływanie.
Co dalej? No tam trzeba iść na drabinę. What? Co to kurwa? A czemu nie mogę... Dobra, nie mam pojęcia, co mam zrobić dalej. Tam jest drabina, do której nie mogę doskoczyć. A ta muzyka męczy po prostu, nie? Dobra, wiem już. We have to go through this building. Try putting the fusion cell you have here. Kurde, jakaś gigatarcza. Ty, zajebisty motyw, patrz, on ma tarczę, która jest takim jakby pająkiem. Ale mnie złapał! Oho! Dętka! O, panie, ale zjazd, patrzcie to! To są te momenty.
Powiem wam, że walczy się przyjemnie. Jest taka intuicyjna. Te różnego rodzaju oczywiście są slajki, w które się grało. Uniki, bo tutaj mamy tak, nie mamy rola, ale mamy po prostu taki dash. I jak się zrobi perfekcyjny dash, to się dostaje o taką animację i wtedy się ma taki jakby slow motion i buffa. Można też zrobić perfekcyjny unik. To nie był. O, to jest to i wtedy można zrobić kontrę mocniejszą. Okej. Okay. Bardziej slasher niż Souls-like? Ale nie, no. Tutaj przeciwnicy, z którymi... O, właśnie. Okej. Okay. Ojejku, ale ciężka ta skrzynka była. Co to? A, coś aktywowałem, dobra. Idziemy. Oh, looks like this used to be a library. Are these boxes displayed on the wall storage devices? Sort of. They can only store up to 1 megabyte of data. What a waste of resources. Crack is quite deep. It's going to be difficult to pass. We'll have to go across, past the parking tower. Czy tu jest fizyka dupy? Ale tu nie ma nic specjalnego, w sensie no... Po prostu te pośladki tak skaczą troszkę, ale to jest takie... No jejku, no to w większości gier coś takiego jest. Nie, to nie jest ta gra. Tamta gra była, to była inna gra. To jest jeszcze inna gra. To jest na PlayStation. Tamta na PC-ta wychodzi. Po prostu se cycki podskakują, no. Oczywiście w taki sposób, w którym normalne w prawdziwym życiu tak nie skaczą. Inaczej się zachowują, ale... Skąd my możemy to wiedzieć jako gracze, którzy nigdy nie mieli kontaktu z kobietą, nie? To my myślimy, że tak jest. Supply camp in a place like this. Supply camp? What's that? It's a depot set up by the airborne squad who came here before. Hmm. Looks like it's been abandoned for a long time. How come they set up a camp in a corner like this? Well, the supply camp also serves as an important base. Is this parking lot important? It could also mean that this place is very dangerous. Then I guess this place could be useful for us. Obóz zaopatrzeniowy. Thank you.
2 punkty. Jeden tutaj damy w jakieś umiejętności. A, ja mogę przetestować, jak to działa, dobra. Dobra, fajnie. O! Teraz mi się udało, zajebiste to. Pa. Dobra, zakończ trening. Siema Wonka, siema Adi. Pulpit naprawczy. O, ulepszyłem broń. A tu jest telefon. Halo? Stachu? Adam? Yeah? About yesterday. Thank you for saving me. Mogłoby być więcej żalu. It's nothing really. Though I have used up almost all of the exospine materials that I collected over the years. Oh. It's all right. It now means we can help each other. We can track down the Alpha Nativa together. And, well, I'd have trouble making it out here by myself anyway. If you can locate the Hall of Records, you'll have done more than enough. Listen, don't worry. I promise, I'll make sure to repay you. Lepszy oddech? Okej, ale... Po co jest powiększać? Przecież ta dziewczyna ma już bardzo duże piersi, jak na swoją budowę ciała w ogóle. Co ty byś chciał powiększać? Ty jesteś jakimś fetyszystą chyba. Muszą być gigabalony. No to musisz znaleźć też kobietę, która ma, jest większa, masywniejsza i inaczej tkankę tłuszczową ma. A no ja wiem, no widać wasze takie azjatyckie zboczenia, że chcielibyście dziewczynę co waży 40 kilo, ale ma cycki miseczki. Czy to boss? Adam, get back. To będzie bosik? Abaddon to jest, ale ma fajny, nie? Taki. On uniki robi też.
burza. No kurwa, zginąłem, bo stanąłem na jakimś promieniu. Dawaj go, bo muszę go pokonać, tego bossa. Weźmiemy jeszcze sobie umiejętność jakąś, damy. A tak? Halo? Dobra, jak się to teraz robi? A. Stale przywraca, natychmiast przywraca. Stale przywraca? W sensie ciągła, że chyba czasowo, tak? Overtime. No dobra. Adam, zdupiaj. A, beczki wybuchają. Ja nie wiem, jak tego uniknąć. Kurwa. Kurwa! Ha!
Quick time eventy na walce z bossem. Demo, koniec. Ty, w dresikach fajnie wyglądała ta postać, nie? O kurwa! Potem ten dron na rękę ci wskoczy i będziesz strzelał. Nie, to już nie. Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. Oh my goodness. To jest taki Devil May Cry, połączenie z Dark Soulsem, połączenie z Personą, nie wiem, to jest taki, to różne rzeczy tu są. O kurwa. Spoilery? No i dobra, niech są spoilery. Abaddona pokonaliśmy, to pierwszy bossik był. No w nim już trzeba było robić perfect pary i uniki, bo na przykład te jego ataki to były takie śmiercionośne, to nie były takie, że on zadawał mało HP, on jak żeś wszedł w ten piorun, to ci pół... O kuu. Bajoneta może. 26. Patrz, normalną datę pokazali. 26.04, a nie przestawione. To nie Japonia. No, to ciekawe, widzowie. Niestety za droga ta gra, no. 340 zł. No, menu główne, moi drodzy, menu główne. No nic, no tak, moi drodzy, wyglądało demko, które udało nam się w godzinkę równą przejść. Można by było równie dobrze znowu grać. Wyzwanie bossa, że znowu będziemy mogli walczyć. Sami musicie ocenić, co to warta gra była. Ja pozdrawiam Bonkol Life. Z prawdziwego ludologicznego, z ludologicznej potrzeby musiałem sprawdzić tą grę. Więc tak. Nic niesamowitego, tak? Powiem tak, no jakbym był gigafanem klimatu po pierwsze. Souls-like'ów i gigafanem wszystkiego, co azjatyckie, to na pewno bym ją przeszedł. Ale nie jestem właśnie fanem za bardzo tego drugiego, czyli tych klimatów i robienia gier w ten sposób, bo to jest odpowiedni sposób robienia gier. Tam nawet te potwory, sposób walki, muzyka w tle, ta muzyka, wiecie, cały czas. Ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do tego, żeby podczas, gdy się nic nie dzieje, była muzyka w grze, która by miała ci nadawać pewną taką narrację, że ej, teraz coś ważnego. To, no my nie jest, ja nie jestem przynajmniej tak przyzwyczajony, żeby muzyka cały czas grała i to jeszcze taka muzyka, taka specyficzna. To nie jest europejski, to nie jest taki, to nie jest ten vibe gier, nie? To jest właśnie ta domena tych gier azjatyckich, koreańskich czy japońskich. Ale da się, to jest odpowiedni klimat. Można wyciszyć tą muzykę, jak komuś się nie podoba, nie? Dobra, ja mogę usunąć demko. Pozdrawiam.